Cześć! Witajcie na moim kanale, na którym zobaczyć możecie różne ciekawe miejsca i to od polskiego morza aż po Nowy Jork. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli chcecie być na bieżąco. Witajcie dzisiaj w Międzyzdrojach w roku 2023. W pełnym życia i coraz bardziej nowoczesnym nadmorskim kurorcie, znanym z pięknych plaż. Dzisiaj przeprowadzę Was przez to nadmorskie miasteczko, poznając razem z Wami zarówno jego niezmienione, popularne atrakcje, jak i najnowsze dodatki, które powstały dosłownie w ostatnim roku. Zaczęliśmy naszą wędrówkę od Parku Zdrojowego. Teraz skierujemy nasze kroki w stronę Alei Gwiazd, czyli polskiego odpowiednika Hollywood Walk of Fame. A po drodze mijamy Pawia Tolka, czyli pawia ułożonego z kolorowych kwiatków. Aleja Gwiazd znajduje się przy hotelu Amber Baltic, czyli tym białym z czerwonym dachem znajdującym się w tle. Przed nim znajdują się relatywnie nowe, zielone tereny rekreacyjne z leżakami i placem zabaw. Na samą Aleję Gwiazd z bliska zaproszę Was natomiast w drugiej połowie filmu, ponieważ teraz skręcać będziemy w lewą stronę i zmierzać w kierunku mola. Po drodze mijamy jedną z największych atrakcji Międzyzdrojów – gabinet figur woskowych. Zlokalizowany w samym sercu miasta, przyciąga tłumy zwiedzających. To fantastyczne miejsce daje nam szansę na spotkanie z naszymi ulubionymi gwiazdami, jakbyśmy byli z nimi tuż obok. Jeżeli kiedykolwiek marzyliście o zrobieniu selfie z Marilyn Monroe, to w gabinecie figur woskowych jest to możliwe. Teraz przechodzimy przez tętniący życiem placyk, znajdujący się przed wejściem na molo. To miejsce również przeszło ogromną metamorfozę wyglądu w ciągu ostatnich kilku lat. Jest tutaj mnóstwo nowych kwiatów i drzewek. Ponadto powstał nowy pasaż handlowy, a hotel Aurora w ostatnim roku powiększył się odrobinę w górę. Po sąsiedzku z molem natomiast powstaje zupełnie nowy apartamentowiec. W Międzyzdrojach nie brakuje również miejsc, gdzie możemy zjeść coś pysznego. Rozmaite restauracje serwują tu dania dla każdego smaku. Dla miłośników słodkości na każdym kroku czekają gofry. Tradycyjne z bitą śmietaną, owocami czy czekoladą. Nie sposób przejść obojętnie obok ich zachęcającego zapachu. Następnie udajemy się na molo, czyli jedno z najpiękniejszych i najbardziej charakterystycznych miejsc w Międzyzdrojach. Molo, które rozciąga się na długość 395 metrów, daje niesamowite widoki na Bałtyk. Jest to miejsce, gdzie możemy złapać oddech i podziwiać piękno naszego Morza Bałtyckiego. A teraz widzicie nowiutki drewniany chodnik, który znajduje się na plaży i prowadzi od mola aż do drewnianej kładki na wydmie. Po drodze sprawdzimy stan kawałka drewnianej kładki, która niestety w zeszłym roku została doszczętnie zniszczona przez pożar. Na szczęście, jak widzimy, to jest ta część wychodząca w głąb plaży z ławeczkami, została ona już odbudowana. Poruszając się dalej, docieramy do także dosyć nowych i co roku rozwijanych parków miejskich. Te zielone oazy, zadbana przestrzeń, pełna zieleni, stworzone zostały z myślą o mieszkańcach i turystach i stanowią niesamowite uzupełnienie tego kurortu. Parki te obfitują w nowe piękne gatunki roślin, wśród nich znajdują się atrakcyjne trawy ozdobne, które dodają estetycznego uroku.
A teraz idziemy w stronę aquaresortu, gdzie już niebawem powstanie nowy aquapark. Atrakcja, na którą z pewnością czekają nie tylko najmłodsi. I bez wątpienia będzie to kolejny powód do odwiedzenia naszego pięknego miasta. A po przejściu przez kompleks Aquaresort wychodzimy na działające tu już co roku wesołe miasteczko. Obok znajdziecie też sklep Lidl. Stąd kierować się będziemy z powrotem w kierunku centrum wzdłuż głównej drogi wjazdowej do Międzyzdrojów od strony Szczecina. Na naszej drodze do centrum miasta minąć możemy wiele starych, dobrze znanych miejsc, ale również coraz więcej nowych budynków. Międzyzdroje rozwijają się z roku na rok, co świadczy o ich nieustającej popularności. Już dochodzimy do centrum, gdzie znajduje się wiele restauracji. Tutaj, w bliskim sąsiedztwie, również budowany jest zupełnie nowy kompleks apartamentowców. W miejscu starego ośrodka wczasowego Polino. Jeszcze niedawno lubiłem skoczyć sobie do niego na tani i dobry obiadek, a teraz stoją tam już zupełnie nowe budynki. A teraz zaczynamy drugą część naszego wirtualnego spaceru po Międzyzdrojach. W tej części filmu mamy na początek dla Was prawdziwą ucztę dla oczu. Przygotujcie się bowiem na ujęcia Międzyzdrojów z lotu ptaka. Nasz dron, wznosząc się w powietrze, ujawnia pełen zakres uroku tego nadmorskiego miasta. Wspaniałe plaże, zielone parki, aleje, które wiodą przez miasto, tworząc geometryczne kształty. Wszystko to możemy podziwiać z nowej, ekscytującej perspektywy. Zobaczcie zatem, jak Międzyzdroje wyglądają z góry. A następnie, po lądowaniu, przenosimy się w okolice wioski rybackiej, położonej z drugiej strony Międzyzdrojów. Ta urokliwa wioska, z jej tradycyjnymi domkami i łodziami rybackimi, jest symbolem dziedzictwa rybackiego regionu. Niestety, od około 2 lat okolice wejścia do wioski są ciągle w remoncie. I w sumie to nie wiadomo, co tutaj jest i jakie są plany co do tego miejsca na przyszłość. Mamy tutaj także bardzo urokliwe zejście na plażę, skąd widać również kutry rybackie. Z wioski rybackiej poruszamy się teraz w stronę znanego hotelu Amber Baltic.
Hotel ten położony jest tuż przy plaży i przy samej Alei Gwiazd, którą obiecuję Wam pokazać od początku tego filmu. Po drodze natomiast mijamy sobie nowsze i starsze apartamentowce i budynki. Tutaj po drodze mamy sporo różnych restauracji zapewniających kulinarne doznania dla każdego. Od smażonych ryb przez kebaby, kiełbaski, po pizze i gofry. Niestety ceny są różne i trzeba na nie uważać. Przykładowo rzuciła mi się w oczy na przykład kiełbasa z grilla w cenie 25 zł za sztukę albo dorsz 140 zł za kilogram. Oczywiście w Międzyzdrojach jest masa miejsc, gdzie zjecie dobrze i w naprawdę normalnych cenach, ale przestrzegam, aby zwrócić uwagę na ceny zanim zamówicie i potem będziecie publikować niepotrzebnie paragony grozy. W międzyczasie jesteśmy już pod hotelem Amber Baltic i podczas naszej wizyty mieliśmy także niezwykłe szczęście trafić na zlot zabytkowych samochodów marki Citroën. Te wyjątkowe pojazdy, starannie odrestaurowane, przypominają o przeszłości motoryzacji i są prawdziwą gratką dla fanów klasycznych aut. Na zakończenie naszej wędrówki chcemy zachęcić Was, aby podczas pobytu chociaż raz wybrać się na zachód słońca nad morzem. Kiedy słońce powoli opada na horyzont, niebo nabiera bardzo intensywnych kolorów i tworzy prawdziwe dzieło sztuki na niebie. Uwierzcie, nic nie jest bardziej relaksujące niż oglądanie zachodu słońca nad morzem. Dziękuję, że towarzyszyliście nam w tej niezwykłej podróży po Międzyzdrojach. Mamy nadzieję, że filmik zachęcił Was do odwiedzenia tego pięknego miasta. Dajcie znać w komentarzach i proszę łapkę w górę pod filmem. Zachęcam też do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do usłyszenia wkrótce i wszystkiego dobrego. Cześć!